jest już po piersie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które zostanie umieszczone w sąsiedztwie istniejącego w Grudziądzu przy ulicy Wybickiego pomnika Solidarności, który odsłonięty został właśnie przez świętej pamięci prezydenta. W tym miejscu znajduje się również tablica upamiętniająca Annę Walentynowicz. Lokalizacja ta została zatwierdzona przez urzędników, a odsłonięcie nastąpi 18 czerwca 2014 roku, w rocznicę urodzin zmarłego tragicznie prezydenta. Gdzie docelowo to popiersie się znajdzie? W jakim miejscu zostanie umiejscowione? Popiersie będzie zlokalizowane w miejscu, gdzie w 2006 roku prezydent Lech Kaczyński odsłaniał pomnik Solidarności, czyli będzie zlokalizowane przy ulicy Wybickiego koło pomnika Solidarności. Nam udało się jako pierwszym zobaczyć wykonane popiersie i porozmawiać z jego autorem, którym jest Kuba Matejkowski. Jest z nami autor popiersia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nazywam się Kuba Matejkowski, mieszkam w Powężu, nieopodal Grudziądza. Natomiast mieszkam tam od 12 lat, dlatego że przeprowadziłem się z Warszawy. Jestem nauczycielem akademickim, no i takim, że tak powiem, rzeźbiarzem z pełnym wykształceniem. Uśmiecham się dlatego, że to może nie jest najważniejsze w momencie, kiedy się robi. Nie? Kiedy dostałem zamówienie, żeby zrobić Lecha Kaczyńskiego, pomyślałem sobie, zrobię, bo dla mnie zrobić popiersie, no to jest normalna moja praca. Natomiast w momencie, kiedy zacząłem robić, no przyjąłem to jako popiersie. Potem pomyślałem sobie, to w porządku gość był. Będzie mi się dobrze robiło. Natomiast potem, kiedy wchodziłem w szczegóły, zastanawiałem się, chciałem trochę pokazać z charakteru i z duszy tego człowieka. Czyli zaczął się pan emocjonalnie wiązać niejako z tym dziełem. Tak. Nie jest to, że tak powiem, odrobione zadanie, chociażby dlatego, że ten portret robię ze zdjęć. Gdy robię z natury, staram się jak najbliżej zbliżyć, ale zawsze portret ma swoje prawa. To nie może być tak, jak że ktoś chce zrobić sobie zdjęcie, idzie do fotografa, jak chce zrobić portret, idzie do artysty. I chodzi o to, żeby w portrecie pokazać trochę duszę i tego, jaki ten człowiek był rzeczywiście. Dlatego porównywanie, czy to jest wierne, czy niewierne tylko do twarzy, to za mało. Ja myślę, że tutaj pokazana jest duma tego człowieka i troska. I na tym się skupiłem, żeby był prezydentem, głową naszego państwa, miało odniesienie też do tego, jaki on jest w charakterze. Robiło mi się bardzo dobrze i może to nieskromnie powiedzieć, ale ja jestem zadowolony. A jakie cechy charakteru właśnie chciał pan przekazać potencjalnym widzom tego monumentu? To znaczy, trudno powiedzieć przekazać, dlatego że człowiek jest różny. Każdego dnia jest różny. Natomiast zastanawiałem się, co najważniejszego było w cechach charakteru Lecha Kaczyńskiego, że został prezydentem, że jest tak wspominany, że jest tak ciepło wiele osób odnosi się do niego i to bez względu na przekonania partyjne. Myślę, że to, że on był zaangażowany w to, co robił, okazywał troskę i zdawał sobie sprawę z miejsca i z roli, którą mu los przeznaczył. Myślę, że to jest ważne, żeby po prostu być prezydentem. Społeczny Komitet Budowy Popiersia Lecha Kaczyńskiego w składzie Zbigniew Zelmański, Jan Krzysztof Ardanowski, Jacek Żurawski, Janusz Kołodziejski, Adam Ronowski, Renata Kucharska, Władysława Czyż prowadzi obecnie zbiórkę pieniędzy na sfinansowanie tego przedsięwzięcia. Stworzyli państwo Społeczny Komitet Budowy Popiersia Lecha Kaczyńskiego w Grudziądzu i rozpoczynają państwo zbiórkę pieniędzy na ten cel. Tak, zaczynamy, ponieważ jest to koszt dosyć wysoki i sam nie dałbym rady tego zrobić. A więc zwracam się do społeczeństwa miasta Grudziądza o pomoc, aby uwiecznić jednego z najlepszych prezydentów po wojnie, jakim był Lech Kaczyński. Zbiórka na popiersie prezydenta Lecha Kaczyńskiego odbywa się w formie publicznej i jest prowadzona? Prowadzona jest w charakterze darowizn na Społeczny Komitet Budowy Popiersia Lecha Kaczyńskiego. Dzięki zgodzie, którą udzielił nam prezydent miasta Grudziądza, możemy taką zbiórkę prowadzić na terenie miasta Grudziądza.